Słuchajcie, przychodzę z porównywaczem dwóch seriali. Jeden to jest Dom z papieru. Słuchajcie, bardzo dużo jest recenzji książki na internetach. Ale ja takie przeczytuję, puszczam mimo uszu, bo już raz się nabrałam a propos Dziewczyny z pociągu, kiedy te recenzje były mega i w ogóle wychwalane. Dla mnie najgorsza książka pod słońcem, jaką przeczytałam. Może ktoś zrobi film, może obejrzę. Książka była najgorszą książką, jaką do tej pory czytałam. To już chyba były lepsze bajki dla dzieci. No i tutaj się, wiecie, nawet nad tym nie słowa mi brakuje, nie zastanawiałam. Ale mąż miał wolne, odpalił już Netflixa i mówi, słuchaj, obejrzymy dom, nie, słuchaj, obejrzymy serial. Ja mówię, spoko. I słuchajcie, pierwszy sezon, oczywiście jest to akcja, że się spotyka ileś tam osób, zupełnie od siebie różnych, każdy ma swój charakter, jakieś humory i w ogóle, i robią napad na mennicę. Chcą po prostu zdobyć kasę. Jak to robią? Robią to tak, że wymyślają sobie, że będzie wycieczka szkolna, gdzie jedną z uczniów, uczennic jest jakaś ważna córka ważnej szychy. Po prostu ją porwą i wszystkich innych i będą po kolei, że tak powiem, wypuszczać. Będzie jakaś akcja. No a oni w międzyczasie będą kradli te pieniądze. Nie pieniądze, tylko sami będą produkować, no bo mennica produkuje pieniążki, więc mają pod dostatkiem farby, pod dostatkiem wzorów, pod dostatkiem papieru i tak dalej. No i głównym mózgiem, jak się jest facet, strasznie flegmatyczna osoba, ale z mózgiem, o Boże, 10 milionów IQ, zresztą nazywa się profesor i oni go wszyscy tak nazywają. No i tak robią. Jego akcja jest, już dochodzi do skutku, wchodzą, zamykają drzwi, zostają więzieni zakładnicy. Akcja się toczy, wszystko jest w porządku. W międzyczasie też pokazuje się coś takiego, jak on, co jakiś czas są takie migawki, jak on przygotowuje tych swoich ludzi, tą swoją ekipę, brygadę do tego zamachu, do tego skoku bardziej. I jak im tłumaczy, co będzie się działo, jakie są skutki, co zrobić w danym momencie, jak to będzie, wszystko przewidział, wszystko z najmniejszymi detalami przewidział, co się może wydarzyć i na wszystko mieli odpowiedź. Słuchajcie, akcja niesamowita naprawdę. No i oczywiście pojawia się wątek miłosny, pojawia się pani, która negocjuje z porywaczami, z włamywaczami. No i w międzyczasie też się w nim zakochuje. Ja obejrzałam jednym tchem razem z moim mężem sezon pierwszy. Dwa dni, weekend. Oczywiście mąż jeszcze został, bo był chory, został trzeci dzień w domu, ja poszłam do pracy i przez jeden dzień obejrzał drugi sezon. Ja nie obejrzałam jeszcze drugiego sezonu, ale to obejrzałam sezon trzeci. Chciał ze mną oglądać jeszcze raz ten drugi sezon. Ja mówię, nie włącz trzeci, ja sobie drugi kiedyś obejrzę. Okazuje się, że nie spoilerował mi, no okazuje się, że sezon trzeci jest, znowu się spotykają po iluś tam latach, werbują się i robią skok na bank, w którym przetapiają, chcą wydostać złoto, przetapiają to złoto. I co się dzieje? Oczywiście znów w najmniejszych detalach jest wszystko dograne, zapięte na ostatni guzik i im się to udaje. Wchodzą do tego banku, przetapiają złoto. Oczywiście wiele rzeczy się dzieje. Co się okazuje, bo ja nie oglądałam dwójki, okazuje się to, że pani negocjator i pan profesor ze sobą są. No, nie wiem, jak to się stało, bo nie oglądam dwójki, ale po prostu ze sobą są parą, mają się żenić i w ogóle ekstra. Potworzyły się też pary w międzyczasie z tymi naszymi głównymi bohaterami, ale porozchodziliły się też pary. No i
film, trzeci sezon, nagrywają czwarty, chętnie obejrzę. Trzeci sezon kończy się tak, że niby jedna główna bohaterka ginie. Ginie i tak się kończy trzeci sezon. Nie wiem, czy w czwartym ona to przeżyje i będzie czwarty dalej z nią kontynuowany, czy po prostu umiera. No na razie smutno się kończy, chociaż film rewelacyjny. Słuchajcie, pod koniec pierwszego sezonu ja się dopiero zorientowałam, że to jest Dom z papieru, jak kiedy przeczytałam po prostu tytuł, no i melodia z tego. Słuchajcie, ostatnio leciało w radiu, gdzieś byłam w jakimś sklepie, czy w aptece, i leciało w radiu. Mówię, kurde, nawet w radiu to puszczają, tą muzykę, nie? Ten soundtrack z Domu z papieru. No rewelacyjny serial, naprawdę rewelacyjny, ogląda się go w jednym tchem, wciąga z odcinka na odcinek, musisz obejrzeć, bo tak cię ciekawi, co będzie dalej, że normalnie zapiera wdech w cię piersiach. No i oglądasz trzy sezony naraz. Zobaczymy, jak będzie czwarty. No i drugi do porównania. I drugi film, Last Kingdom, ja bym powiedziała Ostatnie Królestwo. Słuchajcie, to jest taki trochę barbarzyński serial. Dokładnie o powstawaniu Wielkiej Brytanii. Jak to się działo, no to taki bardzo barbarzyński i w pełnym tego słowa znaczeniu, odcinanie głów, tortury. No, wulgaryzmów to może tam nie ma, ale no, taki wyuzdana miłość. No, taki trochę, powiem Wam, dla kto lubi dużo krwi, która jest pokazana, jakieś tam zbrodnie, nieraz niekoniecznie, walki, zadziganie włócznią, obcinanie rąk mieczem i tak dalej, no to ten film będzie dla Was. Jest kilka sezonów. Ja przetrwałam przez dwa pierwsze, chyba jest trzeci jeszcze. Chcę go obejrzeć do końca, powiem Wam, mimo że jest taki trochę okrutny, nawet bardzo bym powiedziała, nie jest to horror, bo ci, co lubią horrory, to jest zupełnie inna kategoria, ale faktycznie jest to taki serial, no jak lubicie takie, mówię, o wojnach, ale takich dosadnych, nie tam, że się ktoś popuka mieczem i do pierwszej krwi, tylko po prostu, no mówię, obcinanie języka, obcinanie głów, obcinanie uszu, gwałty. No i chodzi o to, że ktoś, kto nie jest prawowitym synem dawnego króla, czyli po prostu z lewego, jak to się mówi, łoża, to ma zostać królem. No i raz na wozie, raz pod wozem, raz mu się że tak powiem, władza już blisko, już ją ma na wyciągnięcie ręki, a jednak gdzieś tam ktoś inny mu ją zabiera, albo on po prostu oddaje. Co jest dziwne w tym serialu? Jest dziwne to, że losy głównego bohatera, który ma właśnie zostać królem, on tym królem tak do końca chyba nie jest przekonany, czy chce być. Tu ma żonę, już dziecko w drodze, drugą jakąś się zakochuje, znowu bierze z nią ślub, tamta umiera, potem tą drugą zabijają, coś tam, wiecie, w kółko cały czas ta kobieta gdzieś tam u boku niego jest. Ale to nie to o tym chciałam mówić, tylko o tym, co mnie w tym serialu tak troszkę uderza, nie to, że oburza, tylko uderza, to, że on nie wiem, po której stronie jest. Czyli na przykład odkrywa, jest tak, wojna, odkrywa tereny, które oczywiście zdobywa, jest zwycięzcą, wygrywa wojnę, bitwę, wojnę, ale okazuje się, że tu jednak to nie jest to, co on chce, to nie jest to miejsce, w którym chce być. Drąży dalej, tworzy swoją jakąś tam, powiedzmy, u nas to by się nazywał banda, ale swoją taką armię, kilkaset ludzików, którzy za nim idą, podbija inny teren, twierdzi, że jednak, nie, jednak wróci do tamtego królestwa podbitego, no bo tam jednak było lepiej niż tu. Tutaj zostawia sobie kogoś na, że tak powiem, na swoje miejsce, jakiegoś innego króla, albo w ogóle zostawia tak bez niczego. I tak sobie, powiem Wam, z kwiatka na kwiatek, no jeżeli to tak wyglądało, to powiem Wam, że no to była trudna sprawa zdobyć i utworzyć na dzień dzisiejszy Wielką Brytanię. Także warto oglądać pod względem
bardziej jak to się odbywało, jeżeli faktycznie tak było. Myślę, że jakaś tam kropla prawdy jest, że tak powstała Wielka Brytania, a nie pod tym, że jak tam, no wiecie, dużo krwi i w ogóle tam rzeczy się dzieją. Także polecam Wam obejrzeć. Ja przypuszczam, że nie do końca, tak jak ja sobie zostawiłam na później kilka już sezonów innych filmików, obejrzałam seriali i do niego za chwilkę wrócę i go po prostu dokończę. Bo to jest tak jak z niektórymi książkami. Jedno czytacie od dechy do dechy i nawet zarwiecie noc, żeby ją przeczytać, a drugą tak odłożycie i wrócicie do niej później. I to jest taki właśnie filmik. Także polecam na obejrzenie, ale jak nie możecie, to odłóżcie i obejrzyjcie za jakiś czas. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.